w lesie, słuchajcie, czerwcowym wieczór. Lasek Oporowski we Wrocławiu, na pewno wiele z Państwa zna to miejsce. Słyszę gołębia grzywacza, słuchajcie, Columba palumbus. Ten charakterystyczny odgłos. No, słyszę również szum ulicy, bo jesteśmy już blisko. Blisko ulicy, ale słuchajcie, las zmienia się już o tej porze roku. Nie ma ziarno płonu wiosennego, który tutaj takimi kobiercami układał się wzdłuż tej drogi. O właśnie, tutaj. Tu i tu. Tego nie ma. Tego już, słuchajcie, nie ma. Mamy oczywiście zieleń. Tu jest bluz. No i jest taka roślinka czartawa pospolita, którą już prezentowałem. Może tutaj jeszcze podejdę, ponieważ widziałem kwiatuszki tej czartawy. O, proszę zobaczyć. To jest czartawa. Także ta roślinność ogółem już jest taka troszkę bardziej zmęczona. Widzi się już to zużycie liści. Słuchajcie, tutaj mamy bezczarny. Owocki, jeszcze zielone, o, jeszcze niedawno kwitł, przecież to jeszcze niedawno pachniało, tak? Tak specyficznie, bzem czarnym, tak? A tutaj już owocki, zielone owocki bzu czarnego. Szanowni Państwo, także obserwujmy, obserwujmy. No i zachęcam też do takiego, słuchajcie, mało ambitnego, że tak powiem, chodzenia po lesie. Oczywiście warto szukać nowych gatunków, uczyć się rozpoznawania i tak dalej. Zdobywać wiedzę, a mamy do dyspozycji zarówno internet, jak i książki. Można się doszkalać, że tak powiem, z poznawania przyrody. Ale słuchajcie, fajnie jest też tak po prostu nic nie robić. Pójść sobie do lasu. Tak bez myślenia, a przede wszystkim bez zajmowania się telefonem. Tak? Gdzieś tam schowajmy ten telefon do kieszeni, słuchajcie, i kontemplujmy, tak? Oddychajmy powietrzem w miarę świeżym, byłoby dobrze. No tutaj we Wrocławiu to tak średnio, tak? Ale no jeżeli nie możemy wyjechać, to chociaż do takiego lasku miejskiego się udajmy, słuchajcie, i tak z tą przyrodą przebywajmy. Tak po prostu posłuchać, popatrzeć, jak tutaj pachnie, tak? Jakie zapachy są wśród przyrody. Odgłosy, odgłosy natury. No i ta piękna zieleń kojąca. Piękne takie liście, gęste listowie, słuchajcie, połowy czerwca. Oczywiście to tak róbmy cały rok, nie tylko w połowie czerwca. Bo przyroda jest piękna praktycznie cały rok, chociaż rzeczywiście no wiosna, lato, tak właśnie tak jak teraz mamy początek lata. Wydaje się taka rzeczywiście chyba najładniejsza, no ale to kwestia gustu. No. I tak to właśnie to jest. Przyroda jest piękna.